Witam serdecznie. Surowcowe info w czwartek, 17 sierpnia. Program zaczynamy od zmian, które zachodzą na globalnych rynkach, ponieważ no oczywiście wszyscy wiemy, że cały czas trwa zielona ewolucja, przechodzenie na odnawialne źródła energii, na bezemisyjną gospodarkę, na bezemisyjny transport, co oczywiście prowadzi między innymi do elektryfikacji tegoż transportu. No i tu jednym z najważniejszych surowców jest między innymi kobalt. Kobalt, który jest może i mało handlowalny, natomiast chciałbym wspomnieć o sytuacji, jaka ma miejsce, ponieważ globalne dostawy kobaltu w ubiegłym roku, w 2022, wyniosły prawie 190 tysięcy ton metrycznych, co wygenerowało nadwyżkę na rynku około 10 tysięcy ton. Również w tym roku mamy spodziewane tutaj kwestie nadwyżki kolejnych ton, ponieważ na ten rok mamy spodziewać się prawie 9 tysięcy ton nadwyżki na rynku, ponad 10 tysięcy ton nadwyżki w przyszłym roku i także ponad 10 tysięcy ton w 2025 roku. Również kwestia jest rozwoju kobaltowych kopalni, ponieważ no, wszyscy wiemy też, myślę, że głównym rejonem wydobywania kobaltu jest Demokratyczna Republika Konga. Tutaj istotne jest też to, że Indonezja, która na chwilę obecną odpowiada za 10% globalnych dostaw kobaltu, ma w ciągu 4 lat, czyli do 2027 roku, zacząć odpowiadać za 30% podaży, co również będzie zwiększało oczywiście nadwyżkę na rynku. No i kwestia tego, że część firm zaczyna instalować w swoich autach nie akumulatory oparte o stop niklu, kobaltu i manganu, ale akumulatory tańsze, litowo-żelazowo-fosforanowe. Czyli tutaj także też będzie spowolnienie po stronie popytu. Tak więc inwestycje kobaltowe w najbliższym czasie mogą nie przynosić pewnych zysków, mogą stać się zakładnikiem rosnących kosztów wydobycia przy jednoczesnej niskiej cenie rynkowej ze względu właśnie na kilkuletnią nadpodaż. Wspominam o tym, ponieważ wiem, że są w Polsce osoby, które zainwestowały w firmy wydobywające kobalt, więc myślę, że warto też o tym wiedzieć, również w ujęciu globalnym. To też powinno pozytywnie wpłynąć na ceny aut elektrycznych. A tymczasem przechodzimy do wykresów, gdzie spojrzymy oczywiście na standardowe rynki dostępne dla nas wszystkich, więc serdecznie zapraszam. Również chciałbym zaprosić na wieczorny dzisiaj w czwartek o 19 webinar poświęcony inwestowaniu w metale szlachetne. Wiadomo, Ameryki się nie odkryje, natomiast jeżeli ktoś nie czuje się pewnie albo nie wyszedł dotychczas spoza zakres na przykład złota albo nie wie, co się dzieje na srebrze, to jak najbardziej serdecznie zachęcam do udziału, gdzie będziemy mogli omówić te kwestie. Link oczywiście w opisie odcinka. A tymczasem spójrzmy na rynki. Skoro zaczęliśmy od kwestii kobaltu, który oczywiście jest niezbędny do zielonej transformacji, do niskoemisyjnych transportów i tak dalej, o czym mówiłem, to oczywiście możemy zacząć od popatrzenia sobie na sytuację na miedzi, która też jest katalizatorem właśnie zmian w ekosystemie, w gospodarce i tak dalej, o czym będę mówił na koniec miesiąca. W jednym z webinarów, jeśli dobrze pamiętam, to będzie webinar 29 sierpnia, ale oczywiście o tym będę bliżej mówił w tego terminu. Więc tu na pewno o szczegółach wpływu miedzin na te zmiany i tak dalej, tego co na to wpływa, będę mówił. Natomiast z bieżących informacji, no mamy zejście ze względów oczywiście obawy gospodarcze, jakieś tutaj sytuacje związane z obawami właśnie o recesję, brak intensywnego odbicia w Chinach. Te dane chińskie są bardzo kiepskie. No i w tej chwili to, co widzimy, tak, to fakt, że odbicie nastąpiło od 8 tysięcy. Nie zaskakuje. Wielokrotnie przecież podkreślam w programach, że mamy do czynienia z sytuacją, w której rynki surowcowe bardzo reagują na okrągłe poziomy i widać, że tutaj 8 tysięcy się sprawdziło. Także mamy pewne osłabienie chińskiej waluty, więc tutaj doszło do zmian
w właśnie dość niespodziewanych. Natomiast w tej chwili podaje się, że mimo że zapasy nie są nadzwyczajne na rynku miedzi, to jednak rynek spotowy jest w stanie zaspokoić tutaj istotne elementy tego rynku. Warto też spojrzeć właśnie w tym kontekście na Chiny, które przecież odpowiadają za bardzo duży udział w rynku miedzi. Która wynosi ponad połowę. No i tutaj widzimy, że produkcja jest w tych szarych słupkach. Ona generalnie w ostatnim czasie tego roku nie była nadzwyczajna, pomimo że doszło do złagodzenia tych blokad covidowych, natomiast rósł znacząco import. I ten import tutaj myślę, że jest bardzo istotną wartością. No niemniej to Chiny będą regulować ten rynek. Ja osobiście uważam go za mocno niedoceniony, mocno tutaj nieuwzględniający zapotrzebowania na miedź. W tej chwili średnia cena na LME w tym roku jest prognozowana na $8750 za tonę. Niemniej jednak myślę, że jest troszkę to mało i możemy nawet zobaczyć też wartości powyżej tych kwot. No biorąc pod uwagę, jaki tutaj ruch mieliśmy, że sięgaliśmy 10 tysięcy prawie na początku tego roku, to myślę, że no jesteśmy w okolicach tych wartości. Teraz tego nie sprawdzałem, ale może sekundkę szybko zerknę, żebyśmy sobie zerknęli. Oczywiście, zobaczmy, 8700 jest tutaj i mieliśmy tą cenę 8700, kiedy mieliśmy taką fajną, o, 750 tutaj. Co to jest za dzień? 22 czerwca, ponieważ nie mam ceny w tonach, tylko cena jest w funtach i 22 czerwca 8700 to jest 3,96. 3,96 to jest ta cena, którą średnio tak odpowiada 8700. I już patrzymy, słuchajcie, to są kontrakty na miedź i w okresie od 1 stycznia do 31 lipca średnia 3,94, czyli faktycznie tutaj jesteśmy bardzo blisko tej średniej, którą StoneX nam prognozuje dla tego właśnie rynku. Więc no, widzimy tutaj większość czasu w tym okresie rynek nam rósł i tak dalej. No tutaj nieistotne. Tak czy inaczej, ja uważam ten rynek mocno za niedoszacowany i myślę, że tutaj możemy liczyć na to, że będzie jakieś odbicie. Być może nawet, no nie w tym roku, tak, ale no, myślę, że najpóźniej w przyszłym też jest szansa, po prostu, chyba że oczywiście Chiny wprowadzą jakiś większy program związany z stymulacją gospodarki swojej i napędzaniu tutaj sektorów, zwłaszcza związanych z nieruchomościami. Zresztą musimy pamiętać, że okres teraz właśnie jesienny jest szczytem konsumpcji, jeżeli chodzi o miedź w Chinach, więc może tutaj nastąpić jakieś wyraźne uruchomienie, jeżeli Chiny faktycznie postawią na to, żeby jednak dowieść swoją standardową aktywność gospodarczą. Z kolei rynek złota, słuchajcie, przewalczył nam tą strefę i słuchajcie, no przewalczył ją w punkt i teraz walczy o powrót do $1900 i myślę, że będzie to dość trudne. Nasza tutaj informacja z Fedu jest taka, że bardziej stawiają na ograniczenie inflacji w Fedzie niż na ryzyko gospodarcze dla Stanów Zjednoczonych, pomimo tych gorszych danych w ostatnim czasie. Dlatego myślę, że tutaj, no niestety, ale złoto ma dość trudną sytuację. Ten poziom Fibonacciego ma szansę się utrzymać. Ta strefa 1895-1900 ma szansę tutaj się utrzymać, co pokazuje nam dzisiejszy dzień. No zobaczymy, ja ją przedłużę w tej chwili odrobinę do przyszłego tygodnia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc tutaj mamy spadek długich ekspozycji na złoto, znaczny wzrost krótkiej ekspozycji, gdzie tutaj są ucieczki z tego złota. Niezależny analityk Ross Norman stwierdził, że złoto jest uderzane przez idealną burzę z wieloma negatywnymi czynnikami, które prawdopodobnie same się napędzają, co samo się wzmacnia w kontekście oczywiście obniżania tej ceny, która no, też według mnie jest no, zbyt niska. Tutaj mogę pokazać
Wykres. Gold Silver Ratio, tak, tutaj widzimy, że w okresie ostatnich 5 lat, no, mieliśmy tutaj szczyt w marcu, w tej chwili jest w okolicach 80, więc na takim dość średnim poziomie, bym powiedział, z ostatniego półtora roku, i tutaj no jest dużym znakiem zapytania, jak to złoto będzie się względem srebra i innych metali zachowywać. Natomiast według mnie złoto, jak i oczywiście srebro, jest też mocno niedoszacowane i w tej chwili jest dość ważne, jak się zachowa dalej. No ten minutki Fedu nie były mocno tutaj, mocno, nie wiem jak to ująć, jednoznaczne. Tak, słowa mi brakło. Jednoznaczne dla rynków, a jednak mimo wszystko złoto zareagowało negatywnie. No, ale tak bywa. No, zobaczymy, jak będzie się toczyła walka w tej strefie. No, w tej chwili jest nadal sentyment negatywny. Zobaczymy, czy uda się go przewalczyć i zmienić w jakąś konsolidację w tym zakresie tutaj 890-1900 z naciskiem na walkę 1895-1900. Rynek gazu ziemnego nam zatrzymał się, jeżeli chodzi o spadki, i mam nadzieję, że tak już zostanie. Tutaj Woodside Energy powiedział, że poczynią pozytywne postępy w sporach płacowych, choć Związek Pracowników stwierdził, że kluczowe kwestie negocjacyjne są nadal na stole, co powinno być czynnikiem osłabiającym nam rynek gazu, ale jak widzicie, w tej chwili dzisiaj nam się zaczyna tworzyć rynek inside buy na tym rynku. Kijów nie włączy się do rozmów z Rosją w sprawie przedłużenia wygasającego w przyszłym roku kontraktu na tranzyt rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy. Mocno mnie dziwi, że cały czas ten tranzyt się odbywa. No niemniej jednak to jest czynnik, który powinien być prowzrostowy dla cen gazu. Mamy mieć drobny spadek w regionach wydobycia łupkowego. Mamy wzrost importu LNG w Azji o 1,41%. I jeszcze wyższy ma być, i kolejny wzrost ma być odnotowany teraz w sierpniu. Natomiast w lipcu europejski import LNG nam spadł. Sierpniowy import jeszcze nam spadnie do najniższego poziomu od listopada 2021 roku, czyli sprzed wojny. I w tym momencie oczywiście też pojawia się pytanie, czy te dane się nam wyrównują. No oczywiście, że tutaj są one dość istotne, ponieważ no, wzrost w Azji jest spodziewany na poziomie około 0,3 miliona ton. Spadek w Europie ma wynieść 1 milion ton, więc tutaj różnica jest niestety mocno negatywna. I jeszcze bym chciał wspomnieć, że prognozowany popyt wraz z eksportem na ten tydzień 104,9. 0,4 miliarda stóp sześciennych dziennie więcej niż piątkowa prognoza. W przyszłym tygodniu zapotrzebowanie dość duże, 106,6. Wydobycie w sierpniu, średnio 101,8. Rekordowa podaż miała miejsce w maju, jak pamiętamy. Przepływ do terminali eksportowych 12,7, czyli sporo poniżej tutaj prawie 14 miliardów, które mają dostępu. Więc no, dużo teoretycznie negatywnych informacji, choć dziwi mnie stan magazynowy, ponieważ w ostatnim czasie sporo mieliśmy odczytów, które mówiły o tym, że popyt wraz z eksportem jest wyższy niż produkcja, i w tym momencie pojawia się pytanie, dlaczego nam przybywa gazu w magazynach. No, w tej chwili nie ma jeszcze tego bilansu, który byłby negatywny, i zobaczymy, jak oczywiście dzisiejszy odczyt zapasów będzie wpływał na rynek. Na cenę gazu, tak jak mówię, technicznie inside buy, odbicie od SMA 55. I tutaj dołek mieliśmy 2,57, czyli no nie jest to 2,50. Ale byłoby dobrze, gdybyśmy tutaj mieli wyższy dołek, czyli tutaj nie zeszlibyśmy poniżej 2,50, ponieważ zwróćcie uwagę, tu mieliśmy konsolidację taką troszkę spadkową, tak, mały trendzik spadkowy, taki drobny, bo był dołek 17 lipca, był niższy dołek 27 lipca i był taki sam dołek 2 sierpnia, więc jakbyśmy tutaj mieli wyższy dołek, w taki z tą, ten 2,57, no to by znaczyło, że jesteśmy na drodze do trendu wzrostowego, tak jak SMA 55, tak jak ten, czyli by, teoretycznie wygląda to na dobry moment do kupna, że ceny nie zejdą niżej, choć ja uważam, że 2,40 tutaj jest tym solidnym punktem, który powinien nam zatrzymywać te ceny, więc jeszcze teoretycznie może się tutaj pojawić pewien zjazd, ale no nie byłbym jakiś mocno przekonany do tego. Tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej.
Z kolei na kopie naftowej typu Bend przebił wyznaczony przeze mnie punkt, w którym powinniśmy się zatrzymać, ale wracamy do niego, tak więc biorąc pod uwagę fakt, że rynek nie jest apteką, to mimo tego dolara różnicy, to myślę, że tutaj mamy szansę nadal na realizację tego scenariusza. Co ciekawe dla nie tylko ropy, ale także dolara amerykańskiego jest istotne, że Indie i Zjednoczone Emiraty Arabskie rozpoczęły rozliczanie handlu dwustronnego w swoich lokalnych walutach, gdzie czołowa indyjska rafineria płaci w rupiach za milion baryłek kupionych od Emiratów Arabskich, czyli od ADNOC-a. Ciekawe. Wydobycie z łupków w Stanach Zjednoczonych we wrześniu ma wynieść 9,41 miliona baryłek, w lipcu wynosiło to 9,45 miliona baryłek, więc mamy troszkę spadku produkcji w Stanach Zjednoczonych także. Eksport z Arabii Saudyjskiej oczywiście spadł w czerwcu, trzeci miesiąc z rzędu 6,8 miliona baryłek, prawie 2% spadku. Raczej nie zmieni się to mocno we wrześniu, ponieważ no, mamy przedłużoną na wrzesień ograniczoną produkcję z samej ropy. Liban, w Libanie ma się rozpocząć wydobycie, rozpocząć poszukiwania ropy i gazu na morzu jeszcze w tym miesiącu, gdzie tutaj powinniśmy mieć przygotowania do wiercenia otworów poszukiwawczych w bloku 9 pod koniec sierpnia tego roku, bo przybyła nowa platforma obsługiwana przez Total Energy, tam jeszcze współpraca jest między Eni i Qatar Energy. Natomiast zapasy ropy, wczorajsze dane, spadek o 6 milionów, prognozowano 2,3 miliona spadku, tak więc też tutaj to zasilało nam wzrost tych cen. Spadły nam niewiele zapasy benzyny, więc tutaj nie ma dużej konsumpcji. Zapasy destylatów wzrosły nam, podczas gdy prognozowano spadek. Rafinerie pracują na prawie 90%, 5% wydajności. Wydobycie ropy naftowej w USA wzrosło w tygodniu do 11 sierpnia do 12,7 miliona baryłek dziennie. Tak więc rynek ropy nadal podtrzymuje swój scenariusz również w świetle tych wszystkich informacji, których pamiętajcie jest więcej na stronie surowcowej info, więc tam zawsze możecie sobie zerknąć. Jeszcze na pewno zerknę na rynek kawy. Dzisiaj, jak widzimy, mamy wyjście z naszej strefy, czyli jednak rynek zdecydował się na rozwiązanie tutaj tej kwestii konsolidacyjnej, w której tkwiliśmy przez cały lipiec. I w tej chwili rynek kawy nam oczywiście wycenia, że w sezonie 23-24 mamy spodziewaną nadwyżkę na rynku w wysokości około miliona worków 60-kilogramowych. Deficyt w sezonie 22-23 jest nadal szacowany na 3,7 miliona worków. Zbiory kawy w sezonie 24-25 już zaczynają się pojawiać. Mają wzrosnąć do 69,8 miliona worków, podczas gdy część analityków mówi nawet o 70 milionach worków. Co też jest prospadkowe, ponieważ nadal może pojawić się kwestia, tak, bo to jest duży wzrost, bo to jest wzrost o 2,5 miliona worków względem sezonu 23-24. Natomiast no, nadal mogą być pewne nadwyżki. Na dzień 13, na 11 sierpnia, przepraszam, Cook Super poinformowało, że zebrano kawę z 81,9% pól uprawnych kawowców. Tak więc tutaj jest ta sytuacja na kawie, no niestety mocno negatywna i myślę, że shorty są jeszcze jak najbardziej wskazane. No dołek mamy tutaj tak, 142,64, więc tutaj wciąż jest 8 centów, czyli około 5% do ewentualnego rozegrania. Nie będę aktualizował tego Fibonacciego małego, ponieważ no jeszcze tutaj jest to kwestia budowania się tego ruchu. Rynek pszenicy, jak widać, z tej strefy nie chce nam za bardzo tutaj powalczyć. Sovecon szacuje całkowity rosyjski eksport pszenicy w sierpniu na ponad 4,8 miliona ton w porównaniu z 3,5 miliona ton w sierpniu ubiegłego roku i historyczną średnią dla sierpnia wynoszącą 4,7 miliona ton, więc jest całkiem dużo.
Zbiory pszenicy na dzień 10 sierpnia wyniosły 55,5 miliona ton. Wcześniej, rok wcześniej mieliśmy 61,3 miliona ton, co sumarycznie daje nam 46% areału pszenicy w Rosji zebranego. Co ważne, spadła wydajność. 4,43 było w ubiegłym roku z hektara, w tej chwili jest 4,07. Tak więc całkiem spory spadek, prawie tutaj 8%. Na Ukrainie mamy mieć dobrą pogodę na zbiory pszenicy w tym roku, 20,6 miliona ton według APK Inform, a eksport ma wzrosnąć do 12 milionów ton. W Unii Europejskiej eksport pszenicy miękkiej nam spadł, do 13 sierpnia wyniósł 3,72 miliona ton, to jest 11% spadek. No i jest to bardzo istotne, żeby ten rynek tutaj, no te informacje powinny nam tak naprawdę, no oczywiście, większy eksport jest naciskiem na rynek. Większa produkcja na Ukrainie jest formą nacisku na rynek. Pozytywne jest to, że spadła wydajność w Rosji, więc może się okazać, że tutaj będzie troszkę niższe i te zbiory jednak będą jeszcze troszkę niższe, bo jednak ta pogoda tego lata nam specjalnie nie rozpieszcza również w Azji, więc nie tylko w Rosji tutaj europejskiej, tak, ale również w części azjatyckiej. Więc te rzeczy powinny nam troszkę wspierać, zwłaszcza również rosnące ceny na przykład ryżu, tak, na skutek indyjskiego zakazu eksportu. Ja nie zmieniam nastawienia pozytywnego do pszenicy i uważam, że ona jest mocno niedoszacowana, natomiast wychodzi na to, że przewalczana strefa, tutaj ten zakres, który mieliśmy zaznaczony 620-640 centów, no może się nie utrzymać i rynek nam jednak zaatakuje 600 ponownie, oby w taki sposób maksymalnie. I potem z powrotem podjazd. Ale zobaczymy. No jest tutaj duże prawdopodobieństwo, że rynek postanowi przetestować 600 i zobaczyć, jak będzie wyglądała reakcja na tych poziomach. Z kolei soja się nam zatrzymała i też tutaj warto odnotować, że robi się nam też inside buy. Tutaj już go malujemy, zrobimy książkowo, z knotami i tak dalej. Natomiast widać, że też jest kwestia tego, że jest również po korpusie, tak? Widać? Widać. Więc ja sobie tutaj cofnę. Więc robi się nam inside buy. Nie ma tutaj dużych informacji. Oczywiście będą dane eksportowe ze Stanów Zjednoczonych. One będą miały duży wpływ. Niemniej chciałbym powiedzieć, że Karamuru Alimentos, brazylijski przetwórca żywności i paliw, jeden z największych przetwórców zbóż w Brazylii, właśnie rozpoczął sprzedaż etanolu na bazie soi. Oczywiście może być stosowane jako paliwo samochodowe, to jest w tym momencie oczywiście nowa konkurencja dla etanolu z kukurydzy i cukru, zwłaszcza tutaj popularnego cukrowego etanolu w Brazylii, więc może to wpływać też na wycenę cukru docelowo, ponieważ no, spadnie wycena etanolu. Więc zakład ma produkować do 9,5 miliona litrów uwodnionego etanolu rocznie. Więc całkiem nieźle. To jest tutaj wytwarzany z melasy sojowej, produktu bocznego z kruszenia soi. Więc naprawdę tutaj będzie ciekawe. Zwłaszcza, że projekt etanolu na bazie soi był finansowany przez agencję powiązaną z rządem federalnym. Karamuru jest szóstym co do wielkości przetwórcą soi, drugim co do wielkości przetwórcą kukurydzy, więc tutaj naprawdę bardzo ważny rynek, bardzo duży przerób. I dlatego warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli etanol z soi by się przyjął, mogłoby to wpłynąć właśnie również na zmiany cen cukru, na zmiany cen paliw, bo też tutaj komponenty biopaliwowe by się okazały tańsze, no bo większa możliwość, znaczy możliwość zwiększenia produkcji etanolu poprzez dodanie nowego surowca, produktu ubocznego w postaci melasy sojowej, no to tutaj wiadomo, że wpłynie negatywnie na ceny. Więc tutaj cukier i kukurydza mogą na tym stracić. Kukurydza zwłaszcza w Stanach, cukier zwłaszcza w Brazylii. Natomiast patrząc po wykresie soi w Stanach, technicznie. Jesteśmy po dużej luce i technicznie bym to rozgrywał po prostu jako inside buy. Nie wiem, czy jestem chętny do rozgrywania soi w tej chwili, bo jednak trzeba tu zwracać mocną uwagę na dane eksportowe ze Stanów i tak dalej. Natomiast technicznie do soi jak najbardziej myślę, że tutaj inside buyowo można podejść z uwzględnieniem, kiedy są publikowane dane dotyczące eksportu. Więc ze Stanów, bo to będzie tutaj miało
odpowiedni wpływ na ten rynek, żeby tutaj nie zostać z ręką w nocniku. I dziękuję za uwagę. Przypominam, że dziś wieczorem webinar, dziś o 19 w czwartek, 17 sierpnia. Webinar poświęcony metalom szlachetnym, inwestowaniu w metale szlachetne. Więc myślę, że jesteśmy tutaj w stanie coś zobaczyć ciekawego. Zapraszam serdecznie, link jest oczywiście w opisie. Do zobaczenia na webinarze, do zobaczenia w przyszłym tygodniu w programach i powodzenia na rynkach.